Zmuszeni taką surowością, przyciśnieni długiem, którego termin ekspirował, jedni po drugich zbywali swoje posiadłości, tak że ledwie lato upłynęło, a już prezes był panem całych czapliniec, wyjąwszy części pana Starzyckiego. Cicho było, ale smutno w tym zacnym domu. Brama ciągle była zamknięta, ostrożność największa nakazana, aby nikt z ludzi nie śmiał nogą stanąć na gruncie prezesa, aby po nic się nie udawał do żadnego z jego poddanych. Aby nie ważył się dopuszczać najmniejszego zatargu, najmniejszej kłótni. Pan Starzycki zrobił się jeszcze bardziej zamyślonym i milczącym, ale uczucie swojego prawa, cierpliwość, którą czerpał w rozumie i sumieniu, i rezygnacja, która spływała z nieba do tej duszy szczerze pobożnej, nadawały jakiś dziwny majestat i rozrzewniający wyraz jego twarzy. Patrząc na ten stan syna, dziadzio czasem był do łez wzruszony. Czasem zupełnie innych doznawał uczuć. Gniewał się, zapalał, a nawet zaczynał grozić. Z lewej strony ogrodu pana Starzyckiego był ogród warzywny, niegdyś pana Cepowskiego. Obejrzawszy pozycję prezes przekonał się, że zaraz za płotem była wielka szparagarnia, którą dziadzio sam założył, sam pielęgnował i z której sam na wiosnę wyżynał szparagi. Że dalej był duży plac zasadzony najpiękniejszymi truskawkami, z których najpierwsze niósł synowej. Że dalej była szkółka szczepów najrzadszych i najstaranniej utrzymana, słowem, że cały ogród był wzorowo urządzony, wszędzie czym użytecznym zajęty i jak ulubione dziecko czysty i wypielęgnowany. To było dosyć dla prezesa. Ogród ów przyległy zamienił na oborę i tam kazał trzymać wszystkie folwarczne świnie. Krew uderzyła do głowy zacnego starca, gdy to spostrzegł. Chwycił za czereśnie, ale powoli, powoli zreflektował się i uspokoił. Całą noc jednak spać nie mógł. Raz przez bojaźń o swoją pracę, drugi raz przez tę myśl, że to zrobiono umyślnie, na złość, na złość im, którzy nikomu krzywdy nie zrobili. Na drugi dzień jednak. Raniuteńko zapowiedział pastuchom, że jeżeli nie będą pilnować i którakolwiek świnia wlizie do ogrodu, to naprzód świnie zastrzeli, a im kości połamie. Pogróżka ta doszła do prezesa i powiększyła jego apetyt. Tydzień przeszedł spokojnie. Ale jednego dnia o świcie posłyszał dziadzio jakieś gruchanie w ogrodzie. Zerwał się, ubrał się co prędzej, chwycił czereśnie. I gdy wyszedł, postrzegł z dziesiątek ogromnych świń z całą progeniturą córek i synków rozkoszujących po szparagach, podrzucających w górę truskawki z korzeniami i buszujących w szkółce dziadziowej. Pastuchy, postrzegłszy dziadzia, weszli do ogrodu, niby wypędzać. W ten czas już dziadzio nie był panem siebie. Rzucił czereśnią i jednego z nich ugodził w plecy tak silnie, że ten upadł na ziemię. Przypadł do niego starzec, zaczął go bić, szarpać za włosy i opamiętał się dopiero wtedy, gdy chłop wywrócił się na wznak, oczy w słup postawił i cały krwią się oblał. W ten czas dziadzio odskoczył, załamał ręce, wspomniawszy na te przykrości i ambaras, jakie sprawi synowi. Nie zważał już na świnie, które nie przestawały ryć jego szparagarnie i stojąc tak na miejscu z zakrytą twarzą nad konającym czy zemdlonym człowiekiem, Starzec prawie osiemdziesięcioletni zapłakał. Przybiegł syn, zbiegli się domownicy, zaczęto oblewać i ratować człowieka, który po długich zachodach odcieraniu wodą, octem i spirytusem spojrzał nareszcie przytomnie i westchnął i zaczął przychodzić do siebie. Ale i ze strony prezesa był już tam ekonom, był mordko i wielu innych ludzi przygotowanych widać za świadków. Gdy chłop przyszedł do siebie, rozebrano go i opatrzono znaki. Kiwał głową ekonom, kiwał mordko, kiwali ludzie. Wyniesiono z wielką ceremonią pastucha, który iść czy nie mógł, czy udawał, że nie może. A pan ekonom wyprawił natychmiast posłańca do prezesa. A bryczkę i trzy konie posłał po sprawnika i lekarza powiatowego dla zrobienia formalnego śledztwa. Łatwo sobie wyobrazić, w jakim stanie był zacny starzec, zagrożony kryminalnym procesem. Najrozmaitsze uczucia go miotały. A ta myśl, że ściągnął taki kłopot i wrzawę na cichy i spokojny dom syna, że starą żonę zgryzioną tym wypadkiem wprawił w chorobę i zaprowadził do łóżka, że stał się ofiarą zimnej i wyrachowanej złości egoisty bezczucia, przyprowadzała go do rozpaczy rozdzielającej serca obecnych. Szczęściem, że tego samego wieczora przyjechała Anulka i przywiozła starcowi żwawego i śmiejącego się prawnuka. Złagodził się cokolwiek jego ból, i sen na kilka godzin pokrzepił jego siły. Na zajutrz przyjechał sprawnik i lekarz powiatowy i rozpoczęło się śledztwo. Chłop wprawdzie miał się nieźle i żadne niebezpieczeństwo mu nie groziło, ale z miny i mowy tych panów poznał pan Starzycki, że rzecz była naprzód ukartowana, jak to śledztwo poprowadzone być miało. W ten czas strwożył się mocno i zasmucił głęboko niebezpieczeństwem ojca, którego kochał nad wszystko. Nie namyślając się długo, zdecydował się pan Starzycki pojechać do prezesa i dla oszczędzenia zgryzot i wstydu starcowi, którego czcił, ugiąć się przed człowiekiem złym, którego nie szacował. Anulka, dowiedziawszy się o zamiarze ojca, napisała list do panny Kamili pełen rozpaczy. Opisała jej całe zdarzenie, wystawiła stan drugiego dziadka, odmalowała smutek boleść, przestrach, jaki padł na cały ich dom dotąd tak cichy i spokojny. Wspomniała o chorobie babki stąd wynikłej i o jej rozpaczy, że może umrzeć, nie pobłogosławiwszy swego juzia. Napomknęła jak mogła najdelikatniej o niesprawiedliwości prezesa o przygotowaniu umyślnym całego tego nieszczęścia, słowem każdy jej wyraz był silnym, rozdzierającym, mogącym poruszyć nawet obojętną osobę. A łatwo sobie wystawić, do jakiego stanu miał przyprowadzić pannę Kamilę, którą rzecz ta pod tak rozmaitymi względami interesowała. A nulka tajemnie oddała list ten człowiekowi jadącemu z ojcem i poleciła mu, aby koniecznie oddał pannie do rąk. Było to dosyć trudno, ale przypadek pomógł. Pan Starzycki przyjechawszy poszedł prosto do prezesa. Prezes przyjął pana starzyckiego z miną pobożną i układną. Przechyliwszy głowę i puszczając wielkie palce najpowolniejszego młynka, zawołał Jezus, jak kto by się spodziewał takiego nieszczęścia? Można się i rozgniewać i unieść, ja sam jestem prędki, ale żeby człowiek w takim wieku tak się zapomniał. Biedny chłop umrze, jak mi mówiono. Ja sądzę, że panu prezesowi mówiono, że nie umrze. Odpowiedział z powagą pan Starzycki. Ach nie, mówiono, mówiono, że umrze. Kto to mówił, to skłamał, rzekł czerwieniąc się cokolwiek zacny człowiek, oburzony widokiem takiej hipokryzji. No, było za co się rozgniewać, to prawda, mówił dalej prezes. Ludzie starzy przywiązują się szczególnie do każdej trawki, którą wypielęgnują. Ja sam bardzo lubię ogród, a szczególnie szparagi, ale żebym się tak uniósł, Nigdy. Szumienie przede wszystkim, życie człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże powinno być dla nas rzeczą świętą i grzeszy, poddaje się całej surowości praw, kto się na nie targa. Jeszcze za co? Za trawkę! Jezus Maria! Czy to się godzi? Panie prezesie, rzekł z mocą wyprowadzony z cierpliwości pan Starzycki, ja tu przyszedłem do pana z prośbą o umorzenie tej sprawy, która jak przez pana przygotowana, skombinowana i wszczęta, tak, i przez pana umorzoną być może. Tymczasem, pan przybrałeś ton kaznodziei i moralizujesz mnie. Nie mam ja pretensji do doskonałości, ale gdybyśmy zamienili rolę i gdybym ja zaczął mówić, miałbym daleko więcej do powiedzenia. O tym pan wiesz dobrze. Przygryzł wargi prezes, zaczerwienił się, potem zacząwszy prędzej kręcić palcami, zapytał: Czy śledztwo już skończone? Śledztwo jeszcze nieskończone. Odpowiedział pan Starzycki, bo widać, że ci panowie jeszcze nie wiedzą dobrze, jak pan chcesz, aby skończonym było. Jezus Mary, odpowiedział prezes, cóż tu już ode mnie zależy? No, wszyscy żyjemy pod prawem, prawo nami rządzi, a nie my nim. Ja się do tego mieszać nie mogę i tym panom dyktować, o co mają zapytywać, jak mają widzieć rany i stan umierającego. To od nich zależy dać zdanie, czy jest kryminał, czy nie. Czy chcesz pan, czy nie chcesz umorzyć tę sprawę? Bo gdybym to ja zrobił lub mój syn, bądź pan pewnym, żebym się u pana ani pokazał. Znalazłbym sposoby bronienia się, jak znajdę i teraz, jeśli pan będzie upierać. Ale ponieważ tu idzie o starca, prawie osiemdziesięcioletniego, ponieważ od tego zależy zdrowie, a może i życie mojej matki, dlatego przychodzę i proszę pana i proszę usilnie, abyś tę rzecz kazał skończyć zagodzeniem chłopa. Jezus Maria, czy bym ja nie rad, ale jeśli umrze... No, pan się uśmiecha. Daj Boże, daj Boże, żeby nie umarł. Zapewne względy to ważne, stary ojciec, matka sędziwa. Z jednej strony wstyd, a tam może śmierć. Jezus Maria, czyjeżby się serce nie wzruszyło, a tym bardziej moje. Nie mówię ja, żebym mógł mieć jaki wpływ na tych panów urzędników. Niech mnie Bóg uchowa ludzi takich sprowadzać z drogi, ale mógłbym wpłynąć na mojego chłopa. Dobrą radą, wreszcie i pogróżką, bo któż winien, jeżeli nie on, że nie patrzył, jak mu było przekazano. Ale cóż, ci nieszczęśliwi ludzie mówią mi zawsze, że takiego rodzaju sprawy będą ciągle, że temu nigdy nie będzie końca, póki cudzy poddani i obcy panowie będą we wsi. Dlatego, jeżeli pan przyjmiesz pewny warunek,